Wy też jesteście, to dajcie znać. Dajcie znać na czacie, czy wy też już z nami jesteście, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać, bo to jest bardzo istotne na spotkaniach online'owych. Ja również dodam, że właśnie rozpoczęło się nagrywanie naszego spotkania, więc super. A, cześć, cześć, widać, słychać, bardzo nas to cieszy, mega dobrze. Dajcie znać również, skąd jesteście. Czy tutaj słychać nas w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, w Kielcach, czy może nawet w Wielkiej Brytanii? My tutaj z Martą witamy Was dzisiaj na konkretnym spotkaniu. Spotkaniu, który ma trochę Was przygotować do kontroli, ale też żebyście nie mieli poczucia, że wszystko jest chaotyczne, żeby tutaj uporządkować konkretne kwestie. O, Wrocław! Dużo osób z Wrocławia, ze Szczecina, z Gdańska, z Krakowa. Marto, a ty skąd nadajesz? Ja z Poznania. Tak, Fundacja Fani Mani jest z Poznania i faktycznie ja również z Poznania nadaję, więc witamy Was serdecznie z Wielkopolski. My tutaj działamy, więc super, że nas słychać, super, że nas widać. Ja również klikam transmisję na żywo na Facebooku, aby osoby, które są z nami na Facebooku, na kanale fanimani.pl również mogli uczestniczyć w tym spotkaniu. Już tutaj kółeczko się kręci i właśnie transmisja na żywo się rozpoczęła. My już jesteśmy gotowi, dlatego zaczynamy. Kochani, przed Wami Marta Siatkowska, która w Fundacji Fani Mani jest menadżerką do spraw administracji, do spraw finansów, która zajmuje się OPP, działaniami statutowymi, rozliczeniami, grantami, wnioskami, tabelkami i wszystkim, co może się zadziać przy kontroli. Marto, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, dziękuję. Przechodzimy do meritum, czyli do webinaru. Udostępniam teraz prezentację. Ja tylko, kochani, dodam, że komentarze jak najbardziej spisujcie na kartce, zapamiętujcie w głowie i jeżeli tylko będą komentarze, to będziemy prosić na sam koniec tutaj, żeby je napisać na czacie, bo możliwe, że za 2-3 slajdy dostaniecie gotową odpowiedź na wasze pytanie. Komentowanie jak najbardziej na początek w głowie, a później na czacie. Marto, oddaję Tobie głos. Dziękuję, więc zaczynamy. Szanowni Państwo, jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem, jak efektywnie przygotować się do kontroli i nie zwariować. No właśnie, uwaga, kontrola. Tak na dobrą sprawę, to w życiu codziennym bardzo często jesteśmy poddawani takiej kontroli, czy to w życiu jakby prywatnym, jadąc autobusem, trzymając bilet w garści, pojawia się lampka czerwona, uwaga, kontrola i my czujemy niepokój. Pomimo tego, że skasowaliśmy ten bilet, zastanawiamy się 3 razy, a może jednak, może jednak źle jest skasowany, może to nie ten bilet i jeszcze mamy w głowie inne myśli, które działają na nas, po prostu wzbudzają w nas lęk. Prowadząc organizację pozarządową i realizując swoje działania statutowe, czasami nawet do tego pomocniczo działalność gospodarczą, często jesteśmy poddawani kontroli, to jest jakby nieuniknione. Chciałabym, żebyście Państwo nie myśleli o kontroli jako o czymś bardzo złym, bo kontrola to tak na dobrą sprawę, to jest sprawdzenie, czy to, co robimy, czy cele statutowe, które realizujemy, czy realizując dotacje, które dostajemy, czy po prostu wszystko to, co robimy, jest zgodne z zasadami, na które się zapisaliśmy i które jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Sama kontrola jakby nie pojawia się bez przyczyny. Zazwyczaj jest tak, że zostajemy wylosowani po prostu. My tak jako Fundacja Fani Mani zostaliśmy w ostatniej kontroli wylosowani. Przeszliśmy kontrolę NIW-u, była to dla nas pozytywna kontrola. Zresztą wszystkie kontrole, w których miałam okazję uczestniczyć, są pozytywne. Dlatego też z własnego doświadczenia przygotowałam dla Państwa kilka dobrych praktyk, które pokazują, że nie warto się jej bać i że warto się do niej po prostu dobrze przygotować. Tak jak wspomniałam, kontrola nie pojawia się znikąd, zawsze jest zapowiedziana i zazwyczaj
pierwszej kolejności dostajecie Państwo takiego maila z informacją, z zapowiedzią, że kontrola będzie. Następnie kilka dni później przychodzi pismo opieczętowane zazwyczaj czerwonymi pieczątkami z podpisami różnych osób od departamentu poprzez osoby z niższego szczebla, czyli zazwyczaj jakiegoś opiekuna, która się Państwem zajmuje. Dlaczego o tym tutaj wspominam, że w pierwszej kolejności już teraz zazwyczaj takie zawiadomienia przychodzą mailowo? Dlatego, że jakby z własnego tutaj doświadczenia faniomaniowego wiemy, że czasami zdarza się, że zapominacie Państwo o ogólnym adresie mailowym i nie każdy czyta maile. A potem przeczytanie takiego maila z opóźnieniem, powiedzmy w momencie, kiedy dostaniecie Państwo takie zawiadomienie pisemne, powoduje, że kilka dni takiego procesu przygotowawczego do kontroli po prostu Państwo unika, umyka i czasami niepotrzebnie wzbudza jakiś tam stres u Państwa. Także czytajcie proszę Państwo maile, również te od Fani Mani, bo one zawierają bardzo często istotne dla Państwa informacje. A więc dostajemy zawiadomienie o kontroli. Ojej, na początku pojawia się taki stres, co to będzie. Pewnie coś źle zrobiliśmy, albo nie daj Boże, ktoś o nas coś źle powiedział. Nie, czasami jest tak, że po prostu jesteśmy wylosowani, albo po prostu mamy na tyle atrakcyjne działania dotacyjne, że ktoś chce to sprawdzić. To tak też czasami może być. Więc jak zatem przygotować się tak efektywnie do tej kontroli? Taka moja dobra rada, na spokojnie warto przeczytać zawiadomienie o kontroli nawet dwa razy. Dlaczego? Dlatego, że język urzędniczy jest specyficzny. Jakieś otrzymałam zawiadomienie, po którym przeczytałam go pierwszy raz, przeczytałam go drugi i nie do końca byłam przekonana, czy dobrze rozumiem intencje osoby, która będzie nas kontrolowała. Więc jeżeli Państwo czujecie rzeczywiście, że być może to nie jest... że ten zakres kontroli jakby jest czasami niedoprecyzowany albo czegoś nie rozumiecie, może warto zapytać, dać do przeczytania innej osobie albo po prostu zwrócić się z pytaniem do kontrolera. No bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, czasami może się zdarzyć jakiś błąd w zakresie i to jest jakby ludzką sprawą i na to jakby trzeba wziąć pewną poprawkę. Drugim ważnym elementem, który musielibyście Państwo zwrócić uwagę w takim zawiadomieniu o kontroli, jest data wyznaczonej o kontroli i sprawdzenie, czy będą osoby uprawnione do tego, żeby taką osobę, czy takie osoby kontrolujące przyjąć. Dlaczego? Dlatego załóżmy, że dlaczego, że kontroler, który umawia się z nami, który zapowiada kontrolę, przychodzi do nas, załóżmy, do biura, ma w obowiązku służbowym się wylegitymować. On się nie wylegitymuje pierwszej osobie, która będzie na froncie w danej organizacji, tylko będzie pytała o osobę, która jest do tego uprawniona, czyli zazwyczaj powiedzmy prezesa stowarzyszenia czy prezesa fundacji, albo osoby do tego upoważnione, bo też tak się może zdarzyć. A co w przypadku, jeżeli data kontroli, w dacie kontroli nie będzie danej osoby w biurze? Może zdarzyć się tak, że będzie na przykład na jakimś wydarzeniu, jakiejś konferencji, gdzie będzie prelegentem. I co wówczas? Wówczas ja rekomenduję, bo miałam kiedyś taką sytuację, aby napisać nawet maila, możliwie jak najszybciej, do takiej osoby, która w pierwszym kontakcie się z Państwem kontrolowała, z wyjaśnieniem i z prośbą, że no niestety dana osoba nie może być w tym biurze, ponieważ jest na zaplanowanym od dawna spotkaniu, w związku z czym prosicie Państwo o przesunięcie oczywiście daty do przodu takiej kontroli. I to jest zawsze pozytywnie rozpatrzone, więc tego też się proszę Państwo nie bójcie, że jak jest data kontroli, a my mamy swoje własne działania, no to teraz my się musimy podporządkowywać kontroli. Nie, no kontrola nie może zaburzać Państwa jakby życia związanego z realizacją działań statutowych. To tak to nie działa. I jeszcze jedna ważna rzecz. Może się zdarzyć, że w tym samym dniu albo w krótkim odstępie czasu dostaniecie Państwo, nie życzę tego, bo to nie jest fajne, dostaniecie dwa zawiadomienia o kontroli, powiedzmy jedną w sprawie dotacji, którą Państwo realizujecie albo którą Państwo już rozliczyliście i ktoś tam ma wątpliwości, a drugą powiedzmy z ZUS-u. No to wówczas kto tej drugiej, no to musicie Państwo sprawdzić, kto był pierwszy, tak? No wiadomo, że ten, kto był pierwszy, ma pierwszeństwo, a kolejny kontroler powinien dostać informację o tym, że już pierwszą kontrolę macie Państwo zapowiedzianą i w związku z tym prosicie o określenie nowego terminu kontroli, oczywiście w terminie późniejszym. Miejsce kontroli.
Co ważne, zazwyczaj w zawiadomieniu dostajecie Państwo informację, że kontrola jakby w założeniu odbywa się u Państwa w siedzibie. Często jest tak, że no niektóre organizacje mają albo w siedzibie w jakimś spółdzielą jakąś powierzchnię, albo może mają mało reprezentacyjną powierzchnię, albo adres jest przypisany do jakiegoś miejsca prywatnego, albo coś jeszcze, albo w siedzibie, albo kontrola wypada powiedzmy w dniu, w którym Państwo prowadzicie jakieś szkolenia już od dawna ustalone, macie listę uczestników i taka kontrola no jakby no nie ma nie ma fizycznej możliwości, żebyście Państwo taką kontrolę przyjęli do siebie. Wówczas możecie Państwo poprosić o na przykład o przeprowadzenie takiej kontroli u kontrolera. My mieliśmy takie zdarzenie, taką no niedogodność. Poprosiliśmy o miejsce spotkania w Urzędzie Wojewódzkim. To się przyjęło jakby nie było jakby ze strony kontrolera żadnych oporów, żebyśmy się tam spotkali. Od nas to wymagało przetaszczania troszeczkę dokumentów, ale to też jakby nie sprawiło nam dużej trudności. Rzeczywiście taka kontrola odbyła się poza siedzibą fundacji i to też takie sytuacje mają miejsce i też się Państwo niech tego nie boją, że ojej, nie mamy teraz biura, siedziby, to co teraz, gdzie my ich przyjmiemy? No na pewno nie w McDonaldzie albo w Starbucksie, ale myślę, że można umówić się na takie rozwiązanie sytuacji, że się po prostu Państwo spotkacie w siedzibie kontrolera. To jest jak najbardziej praktykowane. Co ważne, jak już Państwo będziecie sobie wynotujecie to miejsce, ok, miejsce jest ok, powiedzmy, że u nas będzie prezes, no to teraz musicie Państwo sobie wypisać zakres kontroli. Dlaczego to jest takie ważne i też okres, za jaki będą kontrolowane działania, bo przykładowo mamy dotację, którą realizujemy przez 3 lata, a może zdarzyć się tak, że będę kontrolowany tylko drugi rok wydatkowania tej dotacji. Więc no, zawsze warto doczytać, dopytać, żebyście się Państwo troszeczkę nie nagromadzili tych dokumentów za dużo, bo sam proces gromadzenia i przygotowywania tych dokumentów do wglądu to jest po prostu dość długi proces. Więc zawsze warto sobie określić ramy czasowe i zakres, który ma być kontrolowany. Czy to będzie kontrolowany tylko jakiś zakres projektowy bez dokumentów finansowych? Raczej nie. Raczej będą i zakres działania w ramach udzielonej dotacji i wydatki finansowe. To na pewno będzie jakby dwutorowo badane. Ja też Państwu rekomenduję stworzenie sobie takiego zespołu zadaniowego. My tak zawsze to robimy u siebie, bo w przypadku kontrolowania pewnego zakresu dotacji oczywiście musimy przygotować dokumenty finansowe, to jest za to odpowiedzialna osoba X. Musimy przygotować jakieś dokumenty związane z samą realizacją dotacji. Często to jest tak, że to są dokumenty elektroniczne i są to dokumenty papierowe. Często są to, bardzo często wraz z realizacją dotacji są związane jakieś działania reklamowe, na przykład na Facebooku, albo zamieszczacie Państwo jakieś ogłoszenia, albo jakieś posty, albo jeszcze jakieś inne rzeczy online, albo piszecie Państwo jakieś artykuły, no to wówczas nie drukujecie tego Państwo, nie to robicie taką wielką księgę dla kontrolera, tylko zbieracie Państwo te wszystkie informacje, najlepiej w jakimś dokumencie z linkami, po to, żeby móc dość szybko pokazać kontrolerowi, że tak, wypełniliśmy takie zadanie, mieliśmy takie zadanie do wykonania, to jest tutaj i tutaj. Także nie drukuję się już tego, w ogóle obserwuję z roku na rok, że tendencja jest taka, żeby jak najwięcej rzeczy jednak pokazywać elektronicznie, niektóre rzeczy pokazuje się do wglądu, często jest też tak, że jak w całym postępowaniu kontroli są jakieś dodatkowe pytania, nie wiem, jest prośba o dosłanie czegoś, to też odbywa się już jakby wszystko elektronicznie. Mam wrażenie, że z roku na rok z dużą łatwością dla nas, dla osób, którzy jesteśmy kontrolowani. Ale wracając jeszcze do tego zespołu zadaniowego, warto wyznaczyć
osobę koordynującą. Może zdarzyć się tak, że w ramach Państwa dotacji macie kogoś, kto się zajmował marketingiem, PR-em, macie osobę, która zajmuje się księgowością, jest powiedzmy prezes, który podpisywał większości dokumentów i ważne, żebyście z całego tego grona osób wybrali jedną osobę, która będzie się kontaktowała z kontrolerem. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że macie Państwo pewność, że jeżeli będą jakieś zapytania od kontrolera, to trafią one do osoby koordynującej i ona się tym zajmie, po prostu będzie zobowiązana do tego, żeby udzielić informacji na wszystkie pytania, czy to z zakresu księgowości, czy to z zakresu jakiegoś, nie wiem, realizacji zadania. Ja jeszcze na tym etapie, jak już wiem, jaki jest zakres kontroli i wiem mniej więcej, co mam przygotować, to jeszcze sobie wymyślam, a o coś mogą dodatkowo nas jeszcze zapytać, nie? Co może im wpaść do głowy. Być może to, być może tamto i staram się oczywiście nie na wyrost, ale tak bardzo logicznie, intuicyjnie przygotować pewne dokumenty na wypadek pytań, które by się pojawiły, bo to jest zawsze warto lepiej mieć pod ręką niż tego szukać w jakiejś tam stresie na, że tak powiem, czarną godzinę. Co jeszcze jest dla mnie ważne, to jakby kolejny punkt to powiadomić swoją księgową i swojego księgowego. Ja jestem jakby po dwóch stronach barykady. Jeżeli macie Państwo zapowiedzianą kontrolę na 25 dnia danego miesiąca, jesteście Państwo VAT-owcem i nagle powiadomicie 24 dnia miesiąca księgową, że potrzebujecie dokumenty finansowe, to nie będzie zadowolona. Dlatego uważam, że jeżeli w ramach zakresu kontroli są jakieś działania, musicie Państwo pokazać jakieś zapisy na kontach, jakieś operacje finansowe, czasami niektórzy kontrolujący chcą politykę rachunkowości, plan kont, który jest w danej organizacji, więc zawsze lepiej uprzedzić kilka dni po otrzymaniu takiego zawiadomienia księgową, po prostu zadzwonić do niej, powiedzieć, mamy kontrolę, będą od tego i tego od nas wymagać, wówczas księgowa sobie taki czas zarezerwuje. Dużo rzeczy się teraz bardzo dużo rzeczy się po prostu robi w programach księgowych, to jest tylko kilka kliknięć i można bardzo dużo rzeczy sobie wyciągnąć, ale to księgowa musi o to wiedzieć wcześniej. To też tak w trosce, żebyście dbali o tą osobę, bo naprawdę często mamy dużo na głowie, a czasami mamy dostarczanych za mało informacji i zbyt późno, no i potem często są jakieś tam zgrzyty, uważam, w mojej ocenie niepotrzebne. I jeszcze dość istotne, ważne pytanie, czy mam książkę kontroli? Książkę kontroli prowadzi się w wersji elektronicznej albo papierowej, myślę, że najwygodniej jest wersja elektroniczna. Po co to jest? To jest po to, żeby po kontroli kontroler mógł się nam tam wpisać, że był taka książka pamięci, że mieliśmy takie i takie kontrole. To też jest ważne, bo jak robicie Państwo później sprawozdania z merytorycznej działalności i wysyłacie do właściwego ministra, to tam jest taka pozycja, czy mieliście Państwo kontrolę, czy też nie, dlatego warto to prowadzić, żeby potem się nie zastanawiać i nie obzwaniać albo dopytywać ileś osób w organizacji, czy my taką kontrolę mieliśmy, czy też nie. Także warto, jeżeli teraz Państwo nie macie, to tak postanowiłam sobie zaznaczyć temat, żeby sobie coś takiego założyć, żeby po prostu zawsze można do tego sobie zajrzeć. No właśnie, my jesteśmy po takim spotkaniu roboczym, wiemy, co mamy przygotować, rozdzieliliśmy zadania, ty przygotujesz to, ty przygotujesz tamto, wersję papierową przygotujemy w jednym segregatorze, załóżmy, że mamy dość dużo linków albo jakichś materiałów elektronicznych, bo co sobie wcześniej poskanowaliśmy, to super, to sobie trzymamy w jednym folderze, na przykład, nie wiem, kontrola, i zbieramy to wszystko w jednym miejscu. Oczywiście dajemy dostęp do tego koordynatorowi, nie kontrolerowi, koordynatorowi, żeby w każdym momencie mógł sobie to wszystko pobierać. I ja zawsze, jak mam się przygotować do kontroli, to dzielę sobie dokumentację, którą muszę skompletować, na pozafinansową i na finansową. I w moim przypadku, i w przypadku na przykład jakichś dotacji, które są zakresem kontroli, warto przygotować wcześniej jakieś umowy, zamówienia. Jeżeli musieliście Państwo przeprowadzić zapytanie ofertowe, to też dokumentację związaną z zapytaniem ofertowym, bo z mojego doświadczenia wynika, że okej, możemy, że bardzo często jest tak, że prosimy o pokazanie na przykład faktury dla tego i tego wydatku, pokazujemy fakturę,
a potem ojej, a pokażcie nam do tego umowę. Także warto sobie zawczasu pod każdy dokument, pod każde działanie, które macie Państwo, przygotować sobie taką dokumentację. Nie pokazywać od razu wszystkiego kontrolerowi, bo on też nie będzie szczęśliwy, że go wszystkim zasypiemy, bo on będzie zadawał nam konkretne pytania. On ma konkretne zadanie, które musi zrealizować i kolejne konkretne punkty, które musi krok po kroku zrealizować. Ale to, o czym teraz mówię, warto mieć w podorędziu, bo takie pytania się pojawiają. Czasami coś, jakieś kwoty budzą pewne wątpliwości. Też trzeba wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej. I tą dokumentację pozafinansową, tak jak już wspomniałam, możecie Państwo gromadzić w wersji papierowej albo elektronicznej, na przykład w formie skanów. To też jest jak najbardziej ok. Może zdarzyć się tak, że na przykład zeskanowana umowa będzie, kontroler poprosi o pokazanie oryginału. Może się tak zdarzyć. Warto o tym pamiętać. I też bardzo istotna informacja, i tutaj powiem bardzo ogólnie, bo to też również zależy od tego, z jakim organem mamy do czynienia i czego kontrola dotyczy. Jeżeli, zalecam Państwu, żebyście dokładnie przejrzeli dokumenty projektu, bo w przypadku na przykład dotacji, które są z NIW-u, na przykład my tak mamy, to każdy dokument finansowy musi być z tyłu opisany, sprawdzenie merytoryczne, sprawdzenie formalne, dodatkowo jeszcze muszą być zapisy księgowe, jak to księgujemy, na jakich kontach, na jaki taki, taki, to już tam nie będę w to Państwu wnikała, ale proszę zwrócić uwagę, żeby każdy dokument finansowy, który Państwo opłaciliście z danej dotacji, czyli wydatkaliście z czegoś, czego dostaliście, musicie się z tego rozliczyć, tak o chyba było mi najrozsądniej to opowiedzieć, musi być stosownie opisany. Czasami jest tak, że jeszcze dodatkowo na tym dokumencie czy na jakichś umowach muszą się znajdować loga. To też na to Państwo zwracam uwagę i warto już o tym myśleć na etapie umowy. Ja pewnie dla większości Państwa to jest oczywiste, a być może nowe, zapewne nowe dla tych organizacji, które jeszcze nie dostały żadnej dotacji albo nie rozliczały żadnego projektu. Zawsze się warto wczytać w zapisy umowy, sobie to wypisać, no bo jeżeli nie będziecie tego Państwo robili nawet przez pół roku, a potem przyjdzie kontrola, ojej, no to po prostu no nie wyobrażam sobie tego. To jest mnóstwo dokumentów, które trzeba opisywać, aktualizować. Trzeba to po prostu robić na bieżąco. Jak się to robi na bieżąco, tak samo jak ktoś jest, ma status OPP, i opłaca pewne wydatki z konta z rachunku 1,5%, to też to musi opisywać jeszcze z opisywaniem celów, to jest też jakby osobna historia na inny pewnie webinar, ale musicie to Państwo robić na bieżąco, to są po prostu obowiązki, które powinniście realizować, bo potem to Wam zaprocentuje, no będziecie mieli większy spokój przed kontrolą. I jeszcze jedna ważna informacja, uporządkujcie sobie Państwo dokumentację taką pozafinansową chronologicznie albo zadaniami, jak Państwo wygodnie, bo to też zależy od specyfiki zadania, które, czy dotacji, którą Państwo kontrolujecie. Niech to ma ręce i nogi, niech to też wygląda na to, że Państwo macie wszystko fajnie uporządkowane i nad tym panujecie. I dokumentacja finansowa. To jest to, co już mówiłam, tak? Czyli sprawdźmy, czy one są poprawnie opisane z przodu, z tyłu, tak jak sobie życzył organ, który udzielał nam jakiegoś tam wsparcia. Oprócz wspomnianych przeze mnie faktur, warto też przygotować wyciągi bankowe. Kontrola nie ma prawa wchodzić Państwu na rachunek bankowy, ale ma prawo poprosić na przykład wyciągi bankowe za dany okres, który on kontroluje. I to jest bardzo często, bo czasami na wyrywki, czasami sprawdza miesiące, jest zobowiązany sprawdzić, czy dana faktura, dane zamówienie, nie wiem, dany rachunek jest opłacony z odpowiedniego rachunku bankowego. Czasami też proszą o pewne zapisy na kontach i to jest to, o czym wcześniej wspominałam, trzeba poprosić, uprzedzić księgowego w miarę wcześniej, że taka kontrola ma miejsce. Zazwyczaj te zapisy na kontach albo jakieś takie doprecyzowania pojawiają się w czasie kontroli, więc też się też tam proszę tego nie bać, jak się Państwo zgłosicie do księgowej, ona to bardzo szybko jest w stanie wyciągnąć i jeżeli kontrolerowi wystarczy taki wydruk z systemu księgowego, to super. Czasami jest tak, że trzeba jeszcze poprosić biuro na przykład rachunkowe albo księgowego, żeby to podpisał i zeskanował. Oni też to akceptują. I moja dobra rada, jeżeli chodzi o dokumentację finansową, bezwzględnie uporządkujcie ją Państwo chronologicznie. Albo jeszcze lepiej, ja tak robię, wyciąg bankowy, sprawdzam, co jest na tym wyciągu bankowym,
podczepiam wszystkie faktury, bo może zdarzyć się tak, że umowa jest z innego okresu, płatność jest z innego okresu, po prostu pod każdy wydatek, który na wyciągu bankowym, który mam opłacony, podczepiam faktury i to tak przyspiesza pracę zarówno mi, jak i kontrolerom, że to jest jakby no, bardzo fajną praktyką, także polecam gorąco. Korzystajcie Państwo z mojego doświadczenia, żeby mieć ten porządek w dokumentach. To, że należy przygotować całą dokumentację w jednym miejscu z dostępem do koordynatora, to już mówiłam. To nie jest tak, że te wszystkie dokumenty powinny leżeć już czekać w pomieszczeniu, gdzie się pojawią kontrolerzy. Nie, no jakoś tak zdroworozsądkowo też nie dajmy. Po prostu na razie w pierwszej kolejności przygotujmy tylko to minimum, które od nas wymaga kontroler, a resztę sobie trzymajmy gdzieś, żebyśmy mieli do wglądu. Jeżeli zaprosimy kontrolerów do nas i u nas będzie ta kontrola, to zapewnimy komfortowe pomieszczenie dla kontrolerów, bo to są nasi goście, traktujemy ich tak jak inne osoby, które nas odwiedzają. Pamiętajmy też, że jeżeli mamy skromne jakieś pomieszczenie z jednym gniazdkiem, a wiemy, że przyjdzie dwóch kontrolerów, to zadbajmy o to, żeby oni mogli spokojnie podłączyć swoje laptopy i żeby mieli dostęp do prądu, powiedzmy do jakichś napoi, żeby się u nas czuli dobrze. I przede wszystkim zachowajmy spokój i bierzmy aktywny udział w kontroli. Mamy prawo wyjść, zapytać, czy wszystko ok, czy coś trzeba dopowiedzieć. Mamy prawo wejść i robić notatki, jeżeli kontroler nas o coś pyta, szczególnie jak wchodzi koordynator i dostaje pytania o jakieś operacje typowo księgowe, no ma prawo tego nie wiedzieć, prawda? Może sobie zapisać, nawet powinien takie pytania, uzyskać odpowiedź i zgłosić się z powrotem do kontrolera. Tak to wygląda. Myślę, że to są dobre praktyki. Państwo pewnie wybierze. Jestem przekonana, że dużo rzeczy Państwo z tego u siebie stosują i pewnie mam nadzieję, że to, co mówię, jest tylko potwierdzeniem, że to, co Państwo robicie, jest jak najbardziej ok. Być może Państwo macie jakieś fajne, swoje też wypracowane schematy działania. Jeżeli ktoś jeszcze nie przechodził kontroli, a to, co usłyszał, jakoś mu w przyszłości pomoże, to mnie to bardzo cieszy. Natomiast pamiętajmy, że strach ma wielkie oczy, że często kontrola paradoksalnie nam pomaga. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że my w zeszłym roku mieliśmy kontrolę z NIW-u, zostaliśmy po prostu wylosowani. Ja byłam przerażona, bo to jakby pierwsza taka kontrola z NIW-u. Przygotowałam wszystko według tych wytycznych, które Państwu pokazałam, według takich dobrych praktyk, według rekomendacji. I ta kontrola przebiegła dla nas pozytywnie, nie mieliśmy żadnych zaleceń. To wystąpienie pokontrolne jest zresztą opublikowane na stronie Urzędu Wojewódzkiego, bo takie są przepisy. I to dodatkowo jakby uspokoiło mnie, że to, co ja robię, jest ok. Także czuję się, że idę w dobrym kierunku, że wypełniam dobrze te swoje zadania. I to też jest taka informacja dla osób, które wspierają Fani Mani, że, no, że Fani Mani jest poukładane, tak? Że Fani Mani działa dobrze, że w tej organizacji się dobrze dzieje, więc nie bójmy się kontroli. Kontroli są potrzebne, bo bez nich byłby chaos. Natomiast traktujmy bardziej kontrolę jak sprawdzenie nas, że to, co robimy, jest jak najbardziej w porządku i no jest to dobre. Dziękuję Państwu. Z mojej strony to tyle. Ja się zamykam prezentację. Tak, super, super. Widzimy już tutaj nasz ekran. Ja też sobie tutaj pozwolę zapytać Was, powiedzcie, czy Wy już posiadacie kontrolę, czy mieliście już w swoich szeregach kontrolę w swojej organizacji, czy to stowarzyszenie, czy to fundacja, bo to, nie będę ukrywał, trochę nam pomoże za chwilę zadać jeszcze inne pytania. Tutaj pani Dorota pisze, że jeszcze nie mieli, czyli Marto, twoja wiedza się po prostu przyda na pewno tutaj i pani Katarzynie, i pani Dorocie, i pani Monice na przykład. Ja myślę, że może nie tyle wiedza, ale jakby doświadczenia, które przeżyłam. Już teraz jakby nie będę ukrywała przed Państwem, że jak dostałam pierwsze zawiadomienie, no po prostu zwyczajnie po ludzku się wystraszyłam, no bo każdy z nas taki ma, nie lubi być kontrolowany. To taki trochę lęk przed egzaminem, ale mówię, no okej, no trzeba to wziąć za rogi, tak? I no, biedna druga kontrola mówi, okej, fajnie, co trzeba robić to tak i tak, żeby to było sprawnie. No i rzeczywiście tak postępujemy według tych zasad i tych dobrych praktyk, które Państwu przekazałam.
Nam się to sprawdza. Oczywiście, jakby te kontrole stają się coraz inne, idziemy bardziej w cyfrowy świat, dużo rzeczy się robi bardziej elektronicznie i pewnie za rok, dwa będę modyfikowała te swoje standardy, ale to u nas działa, dlatego postanowiliśmy, że podzielimy się z tym Państwem, też po to, żebyście się Państwo nie bali takich kontroli. Dokładnie. A powiedzcie, osoby, które tutaj właśnie widzę, że Norbert, pani Anna, pan Norbert, mieliście już kontrolę. Czy były jakieś takie pytania, konkretne żądania, prośby od kontrolerów, które was wręcz zaskoczyły? Czy możecie się tym podzielić? Bo Marto, ja też zapytam, czy u nas była jakaś taka sytuacja, że po prostu aż trochę mówiłaś kurczaki, czy to na pewno dotyczy kontroli? Nie, nie miałam takiego zdarzenia, aczkolwiek na takim spotkaniu roboczym ja zawsze wymyślam, co też ten kontroler może jeszcze wymyśleć i się przygotowuję, że tak powiem, przygotowuję się też troszkę na zapas i zazwyczaj wszystko mam od razu pod ręką, więc nie, ja jestem bardzo zapobiegliwa, no po prostu taką mam naturę, że nie, że nic mnie takiego nie zaskoczyło, aczkolwiek no też czasami warto wejść w buty tych kontrolujących, to nie jest też dla nich czasami, oni już na wejściu wiedzą, że nie są mile widziani, prawda? A mają swoją pracę do wykonania, ktoś to robić w naszym społeczeństwie musi, więc bądźmy dla nich mili. Ja ostatnią kontrolę bardzo miło wspominam, trafiłam na bardzo fajny zespół młodych ludzi, którzy jakby rozumieją, którzy bardzo dobrze znają środowisko organizacji pozarządowych i to naprawdę była wręcz taka kontrola z uśmiechem na ustach, naprawdę. Okej, okay. Tutaj Norbert, pan Norbert napisał, że tak, tak, mieliśmy widzę. Kontrolę. Tak, to prawda i bardzo dobrze się pan Norbert zachował, bo jakby no też poziom jakby, no kontrolerzy są różni, tak, to też musimy na to brać poprawkę, dlatego jednym jakby z punktów tego, jak się przygotować do kontroli, podałam, żebyśmy sobie wypisali zakres, od do i koniec, od do i koniec. Ojoj, to rzeczywiście współczuję pani Barbaro. Tak, tutaj Hola, pani Barbara informuje, że grożono nam sądem i innymi tutaj atrakcjami, bo audytor wytknął nam kilka absurdalnych błędów. I Marto, powiedz, jak się zachować? Oczywiście na pewno spokój na 100%. Wiemy, no, że łatwiej no. Powiedzieć nam teraz, że spokojnie. Trochę inaczej, jak grożą nam tutaj, czy informują nas sądem, ale czy w ogóle tak można? No nie, no jeżeli w zawiadomieniu jest zakres kontroli, czego dotyczy, tak? Jeżeli nagle, nie wiem, kontrolowi się coś, no jeżeli, inaczej, jeżeli kontrolę, ja oczywiście zawsze jest grzecznie i na spokojnie, jeżeli dostaniecie Państwo jakieś pytanie, które wychodzi poza kontrolę, zawsze możecie napisać, ale na jakiej podstawie? Bo być może, no nie wiem, tok myślowy tego kontrolera jest taki, a nie inny i no... Zawsze warto zapytać, na jakiej podstawie, ponieważ zakres kontroli jest taki i taki. To jest grzeczna odpowiedź, asertywna. I zachowała w ten sposób. Oczywiście to jest hipotetycznie, bo ja nigdy nie miałam takiej sytuacji. I z tego, co tu Państwo piszecie, ojej, to trochę niefajnie, że takie rzeczy mają miejsce. Po prostu musicie Państwo wiedzieć, że. To nie jest tak, że kontroler przychodzi i ma nieograniczone uprawnienia. Nie, on ma tylko kontrolować to, co ma w zawiadomieniu. Oczywiście może zdarzyć się taka sytuacja, że jeżeli w ramach jakiegoś, powiedzmy, dotacji czy jakiegoś działania byliście Państwo zobowiązani zatrudnić osobę, na przykład, tak? To ona może, to wtedy kontroler może poprosić o umowę o pracę, ale też i to też jakby jest w ramach jakby zdroworozsądkowego zapytania, a czy mogę poprosić o potwierdzenie złożenia deklaracji do ZUS-u, na przykład, że zgłosiliście Państwo tego i to jest jakby jak najbardziej okej, okay. No to już jakby trochę jest bardziej kontrola wychodząca, ale tu rozumiem jakby myślenie kontrolera, ale niektóre rzeczy, no nie, jeżeli kontrolujemy X, a prosimy o Z, to nie, to na to nie ma zgody. Zawsze możecie Państwo zapytać, na jakiej podstawie, skoro zakres kontroli jest taki i taki. I wówczas rozumiem, Marto, że kontroler ma obowiązek nam w
wyszczególnić Tak, konkretnie akty prawne? tak, no na jakiej podstawie, ale to trzeba zrobić grzecznie i no jakby z szacunkiem dla drugiego człowieka, no nie można się, wiadomo, że w nas kipi, tak, mamy ochotę tam różne rzeczy powiedzieć, no ale tego nie mówimy, możemy sobie pomyśleć, natomiast no czasami być może to wynika ze, nie wynika ze złej woli kontrolera, to tak nie, bo no być może czasami czegoś tam może zapomniał jakiś zakres kontroli, no nie wiem, trudno mi teraz bronić kontrolera, nie chcę bronić żadnej ze stron, ale zakres kontroli jest zawsze jasno określony, za jaki okres i czego dotyczy kontrola i tego się trzymajmy. Jasne. Ja też tak zapytam, ile ma możliwość trwać taka kontrola? Ile, jaki okres czasowy? Wiesz, to zależy, bo zależy jaki okres. W pierwszej kolejności zazwyczaj no, ten pierwszy taki kontakt to jest oczywiście to takie wylegitymowanie się, przedstawienie jakiś zakres kontroli i za jaki okres. My przedstawiamy dokumenty, oni to weryfikują, dopytują. Ja z tego co pamiętam, w zeszłym roku chyba dostałam 20 marca zawiadomienie, że 4 kwietnia mam kontrolę. Weryfikacja trwała chyba tydzień, potem jakiś tydzień mieliśmy pytań takich różnych, nie dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej. I to się głównie działo drogą mailową. Musieliśmy dużo rzeczy tam dopowiadać, a na końcu dostaliśmy informację, już takie wystąpienie pokontrolne z informacją, że nie, jakby wcześniej, że to będzie opublikowane, że nie znaleziono żadnych uchybień. Ja też w czasie tej kontroli, jak przygotowałam te dokumenty, to też dostałam, to był taki dla mnie bardzo fajny, pozytywny feedback, to też jakby mnie tak podbudowało w całym tym procesie kontroli, bo jeden z kontrolerów mi powiedział, że ojej, super opisane dokumenty. I mam takie poczucie, że jak kontrolerzy widzą, że my naprawdę działamy zgodnie z zasadami, tak? Mam na myśli tutaj szeroko pojęte zasady, że my się z tego wywiązujemy, że to mamy ładnie opisane, że my to gromadzimy, to wierzcie mi Państwo, że kontroler też tak jakby mu to ciśnienie z balonu schodzi i jest też, to jest całkiem inny w ogóle komfort kontroli, tylko no, musicie Państwo Wy jako pierwsi pokazać, że panujecie nad tym, że macie dokumenty, że to opisujecie, że wszystko jest przygotowane, że po prostu zawsze tak działacie, a kontrola jest tylko potwierdzeniem tego, że działacie Państwo dobrze. Tutaj zgadza się. Na początek pokażmy się z super dobrej strony, no i później pójdzie łatwiej. Tak, tak. Tutaj pani Barbara, chyba weteranka, jak mniemam, kontroli trzeba dopytywać o konkrety, wtedy albo podadzą, albo odpuszczą. I tak, dokładnie. I chciałem dopytać o to odpuszczą. Czy Marto, to jest tak, że jeżeli my jesteśmy kontrolowani, nasza organizacja, fundacja, stowarzyszenie o coś dopytuje, tak? Mamy w mailu 5 różnych zapytań, a dostajemy odpowiedzi tylko na 3. Co wtedy z tymi 2? Jeszcze raz, bo nie bardzo rozumiem twoje myśli, Mateusz. Piszemy konkretne pytania do kontroli, jakie my chcemy tak. Zadać, jakieś konkrety proszę wyszczególnić. Nie, proszę to tak nie działa. Mateusz, my nie zadajemy pytań kontrolerowi, to on zadaje nam. Okay. I to on zadaje nam, to nie, to w tą stronę to nie działa. Ja tak nigdy nie robię, ja nie zadaję nigdy pytań kontrolerom. Po co ich tam dopytywać, prawda? Oni nas pytają, nie. Nie, to jest w drugą stronę. Często dostajemy pytania i na nie są odpowiedzi. Czasami odpowiedzią jest dosłanie dokumentu, czasami odpowiedzią jest dosłanie skanu jakiejś umowy, czasami odpowiedzią jest podanie linku, a czasami oświadczenie. Czasami wystarczy ustne, ale zazwyczaj, żeby to do protokołu zamieścić, często to, co jest ustnie powiedziane, się spisuje i podpisuje to osoba reprezentująca organizację. I tak to działa. Dobrze, no dobrze. Właśnie, pani Barbaro, dlatego to się tego nie robi. No, właśnie z panią, właśnie pani Barbara widzę, że też ma duże doświadczenie i pewnie nie jedno by tutaj wniosła do tego naszego webinara. Tak, ja jeszcze nigdy kontroli nie przeżyłem, nie mam takiego zakresu obowiązków, dlatego widzicie, pytanie przestrzelone. Ale żebyście wy nie przestrzelili, to warto zapytać o to na właśnie naszym webinarze. Kochani, dajcie znać, czy są jakieś pytania tutaj do Marty. Marta jest dzisiaj dla was dostępna na czacie, na webinarze.
Jakieś konkrety, jeżeli są jakieś konkrety u Was, a może, nie wiem, za tydzień, za 2 tygodnie Wy macie kontrolę konkretną, to dajcie znać z jakiej instytucji. Wie pani, książka kontroli, zawsze jest informacja, data, jaki zakres, jaka instytucja kontroluje, jak sobie piszecie państwo w Google, książka kontroli, wyjdą wam wzory i można sobie pobrać i gdzieś to sobie zachować. Warto to robić, bo tak jak wspomniałam, w sprawozdaniach się to wykazuje, czy państwo mieliście kontrolę, czy nie. A czasami jest tak, że możecie państwo na przykład wypełniać takie sprawozdanie, a była jakaś kontrola, powiedzmy, nie wiem, z urzędu skarbowego, o czym wiedział tylko na przykład prezes i księgowa. Oczywiście pod każdym sprawozdaniem podpisuje się prezes i on powinien wiedzieć, czy wszystkie kontrole są zapisane, ale akurat ta pozycja o kontrolach jest chyba na samym końcu, może to umknąć, a potem poświadczacie, jeżeli tego nie zapiszecie, to poświadczacie państwo nieprawdę, więc zawsze warto coś takiego sobie prowadzić. Polecamy, polecamy. O, dobrze. Ja teraz przeczytam pytanie pani Anny, że pod każdy wydatek z wyciągu bankowego podpina się fakturę, czy tylko w przypadku projektu, czy wszystkich kosztów. To jest, to żeby tak powiedzieć bardzo prosto i nikogo też nie obrażając, jak mamy wyciąg bankowy i mamy pozycje, które nam schodzą, nie wiem, faktura X, rachunek X, umowa zlecenie, to wszystko to, co było opłacone, to podpinam. Nawet jeżeli to dotyczy innych okresów. Bo często jest tak, że oni sobie biorą i weryfikują. Poproszę wyciąg bankowy, no też bym tak robiła. Gdybym miała skontrolować jakiś podział X, dałabym mu 100 tysięcy złotych, on wydał to w całości i powiedzmy wykazuje mi, że w danym okresie, w czasie w całego roku poprosiłabym o wyciągi bankowe i sprawdziła, czy wszystkie, no to tak trochę bardzo szczegółowo, no ale tak się to robi. Po prostu bym wszystko sprawdzała. A jak postawmy się jakby po stronie kontrolera, jeżeli dostaniemy wyciąg bankowy i widzimy pozycja numer 1, podpięta faktura, pozycja numer 2, enta, piąta, dziesiąta, ale super, wszystko im się tu zgadza, odhaczam, 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 mamy z głowy. Często jest tak, że jak to przygotujemy, to potem nie ma też za dużo pytań, no bo wszystko jest, tak? No to ewentualnie mogą mieć pytania o jakąś tam zasadność, ale jeżeli mieliśmy to we wniosku projektowym i on został zaakceptowany, no to trudno tutaj teraz zasadność tego kosztu jakby kwestionować. Nie, nie, ale mogą być zapytania dotyczące jakichś umów na przykład, bo jeżeli to jest umowa zlecenia, mogą poprosić o umowę zlecenie. I też musicie państwo pamiętać, że umowa zlecenia to dodatkowo jeszcze powinno być też oświadczenie zleceniobiorcy do celów podatkowych, żebyście też państwo mieli podkładkę, że dobrze odliczacie podatek dochodowy, no i też liczba godzin, tak? Ale to już też takie osobne, nie chciałabym Mateusz za dużo, za długo, za szeroko wykraczać. Minęło 40 minut naszego webinaru. Ja sobie bardzo cenię państwa czas, również swój. Jesteśmy przed świętami i pewne rzeczy pewnie czekają na zrobienie. Dlatego jeżeli nie ma już więcej pytań, to myślę, że powoli Mateusz możemy zbliżać się do mety. Czy tak, tak. Wiem, Mateusz, że ty masz jeszcze jakieś ogłoszenie, prawda? Takie ogłoszenie, nowość. O, tutaj jeszcze tylko pani Barbara, jeden długi komentarz, ale to dajmy tutaj czas na przeczytanie Marcie. Ja tylko właśnie za chwileczkę powiem, za chwilę udostępnię swój ekran i pokażę, jaka jest nowość odnośnie FaniMani i Facebooka. Ale tutaj Marto, oddaję jeszcze głos, bo tutaj widzę, że pani Barbara komentarz dała. No, dlatego warto zawsze pani Barbaro, pewnie się tutaj też pani ze mną zgodzi, argumenty. Że tak, ponieważ musieliśmy, bo no, niewyspany, zdenerwowany dyrygent, to wiadomo, tak? To trzeba po prostu zdroworozsądkowo im argumentować. No po prostu czasami mam wrażenie, że oni też szukają dziury w całym. Na to trzeba im grzecznie odpowiadać i argumentować. Także no, zdarzają się. Dobrze, wracajmy do Mateusza. Mamy tutaj coś, co może, no dobra, do kontroli nie do końca się tak przyda, ale bardzo się przyda do komunikowania odnośnie darowizn od zakupów online, czyli tej sztandarowej działalności narzędzia, które fanimani.pl działa i tutaj cały czas to
cały czas informuję, tutaj widzę, że cały czas komentarze na czacie od pani Barbary. Udostępniam ekran i chciałem tylko pokazać, co się dzieje, co mamy i gdzie moja druga karta. Dobra, to już chwileczkę. Hop. Ponieważ długo nam to zajęło, rozmawialiśmy z Facebookiem, działaliśmy z Facebookiem i tutaj udało się nam wszystkim dobrnąć do tego momentu, że mamy możliwość na właśnie w panelu organizacji waszych organizacji, waszych fundacji, waszych stowarzyszeń udostępniać od razu na Facebooku wszystkie posty, wszystkie grafiki, animacje czy filmiki, jakie macie możliwość u nas otrzymać w materiałach promocyjnych. Dlatego znaczek opublikuj na Facebooku może się pojawić w waszej organizacji. On jest dostępny, tutaj trzeba konkretnie połączyć swoje konto Funny Money z konkretnym kontem facebookowym i to jest takie mocne udogodnienie właśnie dla waszych administratorów, głównych administratorów organizacji na funnymoney.pl. Jest opcja opublikuj natychmiast, jest opcja opublikuj w konkretnym czasie, więc jeżeli chcecie tylko planować posty na Facebooku, to oczywiście macie taką możliwość. My jako Funny Money strasznie się cieszymy, że możemy wam to udostępnić, dlatego kto ma ochotę, od razu proszę nam tutaj na czacie dać komentarz, jaka organizacja, nazwa organizacji na Funny Money chce otrzymać na samym początku właśnie to nowe taką funkcję opublikuj na Facebooku. To jest nowość nowości, nie wszyscy jeszcze to posiadają, a chcemy, żeby osoby, które aktywnie mają ochotę komunikować o darowiznach od zakupów online, od razu po tym webinarze mieli taką opcję, taką możliwość, więc dajcie znać na czacie nazwa waszej organizacji, najlepiej ta nazwa, która jest tutaj do góry, na samej górze waszego profilu i będziemy od razu dodawać tą funkcję dla was. Wielkie, wielkie dzięki. To w takim razie kończę udostępnianie, zatrzymanie ekranu. Od razu widzę, że powędrowały komentarze, mega nas to cieszy. My również bardzo, bardzo mocno serdecznie z Martą dziękujemy wam za ten spędzony czas, za tą informację od was, konkretne komentarze. Faktycznie smacznego jajka wam życzymy. Życzymy wam tego spokoju nie tylko przy kontroli, ale przy świątecznym stole również, bo to bardzo istotne i ważne. Marto, zachęcamy też do opinii, prawda? Podzielenia się informacją zwrotną po webinarze. Ponieważ tak, taka specjalna. Tak, po spotkaniu dostaniecie Państwo taką informację o ocenie i tam też można wpisać, jaką tematyką bylibyście Państwo zainteresowani. Chętnie pomogę, zapoznam się, jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście Państwo, abyśmy rozwinęli albo podzielili się jakimś doświadczeniem jako Fundacja Funny Money, to bardzo chętnie. Po to właśnie są tutaj ta końcowa karta opinii, żebyście mogli wyrazić swoją chęć do kolejnych webinarów, jakie pomysły wam przychodzą. My wam mega serdecznie dziękujemy za całe spotkanie. Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę na narzędzie, czyli udostępnianie na Facebooku konkretnych postów od razu, dajcie od razu znać w komentarzach. Od razu tutaj będziemy dzisiaj działać i dodawać dostępy do tego narzędzia. A my z Martą bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu za uwagę.